jestem lekarzem. Od wielu lat zajmuję się leczeniem ludzi dietą warzywno-owocową. Chciałabym dzisiaj Państwu polecić kiełki. To jest prawdziwy skarb natury, a więc drobniutkie, skiełkowane nasionka, które posiadają prawdziwą kopalnię składników odżywczych dla naszych komórek. To enzymy, to właśnie wszystkie minerały i to w najlepszej formie, w formie zjonizowanej, która powoduje, że nasze komórki przyswajają to w 100% i wtedy uzyskujemy zdrowie. Kochani, są różne kiełki. Te wspaniałe z rzodkiewki, te wspaniałe z brokuła, kiełki z lucerny, jest ich wiele. Szczególnie właśnie polecam firmy Villemorin. Firma Villemorin posiada wiele kiełków właśnie certyfikowanych. Szczególnie je polecam. Fantastyczne kiełki. Możemy je sami kiełkować w naszych warunkach w kuchni, zwłaszcza w czasie, gdzie jest zima czy jesień, gdzie nie ma, brakuje tej zieleniny. Jaki to skarb? Kiełki, które w ciemności kiełkujemy, będą bogatsze w enzymy, a więc dokładnie w to, co dzisiaj nam brakuje. Nasza zdewitalizowana żywność jest pozbawiona enzymów. To jest zastrzyk zdrowia. Wystarczy nawet przez pewien czas wprowadzić je do codziennego menu, a zobaczymy, jak będziemy się czuć, jakie będą nasze wyniki badań, jak będzie wyglądać cera, siły. Kiełki uruchamiają u nas całą machinerię prozdrowotną i to na poziomie genowym. Jest to skarb, a więc będziemy mogli uruchomić odtruwanie. Przypuśćmy kiełki brokuła. Mają potęgę leczniczą, uruchamiają u nas taki gen o nazwie NRF2, który uruchamia w każdym narządzie detoksykację. I to nie byle jaką. Detoksykację od kancerogenów, pestycydów, od wolnych rodników. Kochani, to jest prawdziwy skarb. Zawartość sulforafanu w kiełku jest o 20 razy większa, aniżeli w samym brokule. Proszę Państwa, mechanizmy przeciwnowotworowe są znane. Kiełki hamują geny rakowe, zamykają naczynia w obrębie guzów i guzy obumierają. Jakie to jest naturalne, jakie to jest cenne. A więc polecam, wprowadźmy do naszego menu, również do diety warzywno-owocowej kiełki, a więc mamy naprawdę potęgę w tym, co daje nam natura. Szczególnie polecam Państwu, stosujcie je w codziennym żywieniu, a nie będziemy żałować tego.